Wiecie Państwo, najbardziej mnie zaskakuje służba zdrowia, która nam przesyła wszystkie możliwe przypadki, które ktoś sobie obzdurał, że są koronawirusem. Wczoraj był tylko przypadek pacjenta, któremu wybuchła jakaś maszyna z uszkodzeniem naczynia tętniczego i przysłane nas jako koronawirusem, bo miał całe jedno płuco nieprzejrzyste na zdjęciu radiologicznym, albo to krew wynaczenie na jako takiego. Komu by wpadło do głowy, że to jest koronawirus jako taki? Jest to po prostu szaleństwo, które unieruchomi, czy krwotok z przewodu pokarmowego. Oczywiście to sobie mogły mieć koronawirus, ale to nie miała, główna ich przyczyna zdrowotna była zupełnie innego powodu. Zresztą ten pacjent, któremu eksplodowała ta maszyna, umarł jako taki, jako powikłanie krwotoku, a nie żadnego koronawirusa. Ale przysłano oczywiście z jednego ze szpitali powiatowych we Wrocławiu, z Podwrocławia, z powodu koronawirusa. To jest absurd, to jest zupełne lekceważenie wiedzy medycznej.